Witam wszystkich widzów. To są moje czarne skalarki. Już podrosły i niebawem będą się rozgrać na pary. Więc trzeba po prostu było zrobić nowe zbiorniczki dla nich. I właśnie w tym wideo, filmiku chcę pokazać, jak robię regaly, w jaki sposób złożone regaly, z czego, no i tak dalej. No teraz jeszcze poglądamy trochę tych skalarków i niebawem jeszcze będzie kolejny wylek, czyli małe skalarki, tylko nie czarne, a Altum. Już. No to są moje nowe małe skalarki. Mają gdzieś około 2-3 tygodni. Karmię ich Artemią, biorą bardzo ładnie, chętnie, żywą Artemią karmię, nic poza tym. No temperaturę tu trzymam jeszcze 28-29 stopni. No i przechodzimy teraz do nowego regalu. Regal złożony jest dla 3 akwariów, o właśnie, to jest ten regal, to jest dolny akwarium, średni, teraz będzie średni widać. Średni, no i na górze dla na rybków. Na dolny i średni to są 120 na 40 na 40, natomiast górne akwarium ma wysokość 30 cm. Akwaria stoją na kantówkach 20 na 100. Oświetlenie LED-owe. Całe odprowadzenie teraz będzie widać. Znaczy przednie i tylne poziomowe elementy regalu robię z celownika. To jest bardzo wygodne pod tym względem, że o, kantówki widać. Kantówki normalnie leżą na celowniku. No i całe odprowadzenie, elektryka, napowietrzanie jest schowane. Nie przeszkadza. Można spokojnie pracować. Regulacja z przodu. Węzłek silikonowy idzie i do filtra. I to samo z drugiej strony. Pokrywę robię z pleksy, normalnie widać. Jest bardzo wygodne. Można otwierać z której strony trzeba i normalnie pracować w akwarium, czyścić i tak dalej, karmić. No i tu mamy regulację. Raz, dwa, trzy, cztery. Dlaczego cztery filtry? Ponieważ dolny akwarium będzie podzielony na 4 części, a 4 par skalarów. No i chyba tyle. Ogrzewanie tutaj stoi. Grzalka 100-watowa. Napowietrzanie mini boost. Wystarczy na cały regal. Na cały regal wystarczy na 6 filtrów i tam u góry będą 2 filtry, czyli na 8 filtrów. Wystarczająco jest. Także dziękuję bardzo. Wszystkie pytania, komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.